Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, Wiedźmin 3 to, no nie będę ukrywać, że skończyły mi się już pomysły na początki do tych odcinków. To świetna gra, jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział. Nieważne jednak, czym jest Wiedźmin, a to, co w dzisiejszym odcinku znajdziemy w tym Wiedźminie. A będą to jak zwykle soczyste i świetne ciekawostki, o których całkiem możliwe, że nie wiedzieliście. A sponsorem dzisiejszego filmu jest jak zwykle strona eneba.com, na której to można znaleźć giga tanie gry i czasem nawet nie tylko gry, bo ostatnio kupiłem tam Tindera Gold, który z jakiegoś powodu na Enebie kosztował 32 zł, czyli o jakieś 55 zł taniej niż normalnie. Mój punkt jest taki, że warto tam oszczędzić siano, a jak korzystacie z mojego linka, jak coś tam kupujecie, no to też tak mnie wspieracie, oszczędzając przy tym siano. No i właściwie tyle. Idziemy do filmu. Ja pierdzielę, nagrałem odcinek i zapomniałem włączyć nagrywanie. No więc tak. A więc dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie wesoło, bo od słonecznego i pięknego regionu, jakim jest Tusom. Zważywszy, że pogoda nie wygląda na następne dni najlepiej. I tego słońca może być dość mało, chociaż ja jakoś fanem słońca nie jestem, co mogę potwierdzić moim kolorem skóry. Bielszego to chyba się nie da mieć. Osobiście dla mnie to z 10 razy lepiej jak pada deszcz, a już najlepiej jak pada śnieg. No ale nie o moich pogodowych preferencjach jest dzisiejszy odcinek, a o ciekawostkach z Wiedźmina. No i generalnie w Tusoma, konkretnie we wiosce Francolarts, możemy znaleźć karczmę Szkarłatny Kardynał. No i jako logo właśnie ta karczma ma użytego Szkarłatnego Kardynała, czyli takiego ptaka, jakiego ma CD Projekt Red. W sensie w swoim logu mają takiego ptaka. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jak wejdziemy do tej całej karczmy Szkarłatny Kardynał, będziemy tam mogli porozmawiać z karczmarką. Ta w trakcie tej rozmowy powie nam, że ma rodzinę w Edirn, o co będziemy mogli ją później dopytać. W zależności od tego, czy naszą partnerką jest Yennefer, czy ktoś inny, będziemy mieli zupełnie inne dialogi. Jeżeli naszą partnerką jest Yennefer, Geralt powie coś takiego. Wspomniałaś, że masz rodzinę w Edirn. A gdzie konkretnie, jeśli można spytać? W Wengerbergu. Byliście tam kiedyś może? Byłem wiele razy. Tak się składa, że stamtąd pochodzi moja... Nieważne. Ktoś bardzo mi bliski. Jeżeli natomiast naszą partnerką Yennefer nie jest, Geralt powie coś takiego. W Wengerbergu. Byliście tam kiedyś może? Byłem wiele razy. Tak się składa, że stamtąd pochodzi moja... Nieważne. Przyjaciółka, można powiedzieć. W poprzednich odcinkach wspominałem wam też o misji Duchy Przeszłości i kilku ciekawostkach z tej misji. Jak na przykład o nawiązaniu do Batmana, czy o tym, jak różnić się będą dialogi w zależności od tego, czy zaczęliśmy tę misję za sprawą zlecenia, czy trafiliśmy do tamtego miejsca zupełnie przypadkowo. Ktoś napisał też w komentarzu, że mimo tego, że wykonywał tę misję wielokrotnie, nigdy nie natknął się na Leto. I jest to możliwe jak coś, bo przecież jeżeli zabiliśmy go w Wiedźminie 2, no to ciężko by było go spotkać w Wiedźminie 3. Więc jeżeli go nigdy nie spotkaliście, no to po prostu znaczy, że go zabiliście w Wiedźminie 2. Albo podczas symulacji wyborów zaznaczyliście złą opcję, która równała się z zabiciem Leto. No i mimo tego, że pokazywałem wam już naprawdę sporo ciekawostek z tej misji, na dzisiaj przygotowałem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Więc w misji Duchy Przeszłości za zadanie mamy pomóc Leto zabić ludzi, którzy go zdradzili. Na końcowym etapie tej misji Leto zostaje postrzelony przez kusznika i upada na ziemię. I wygląda na to, że został w tamtym momencie zabity. Oczywiście ostatecznie okaże się, że wcale nie jest martwy, a został on tylko uśpiony przez zagłębarski jad. Ale w tamtym momencie o tym nie wiemy i stoimy przed wyborem. Albo pozwolić tamtej bandzie, co zabiła Leto, odejść, albo zabić ich wszystkich. No i chyba większość ludzi, przynajmniej za pierwszym razem, wybrała tę opcję zabicia ich wszystkich. No bo dajcie spokój. Skąd niby mieliśmy wtedy wiedzieć, że Leto nie został zabity? A no właśnie stąd, że gra dała nam w tamtym momencie ciekawą podpowiedź. Tylko że prawie nikt tej podpowiedzi nie wyłapał. Jeżeli faktycznie wsłuchamy się w dźwięki, zaraz po tym jak Leto został postrzelony, będziemy mogli usłyszeć chrapanie. I to nie byle jakie chrapanie,
bo chrapanie oczywiście samego Leto, który tak jak mówiłem, w rzeczywistości został uśpiony, a nie zabity. Świetny szczegół, którego prawie nikt z nas nie wychwycił grając w Wiedźmina, ale jednak faktycznie tam jest po to, by podpowiedzieć nam, co w tamtym momencie powinniśmy zrobić. W misji Żyli długo i szczęśliwie za zadanie mamy wypełnić 3 życzenia dla Olgierda. Jego trzecie życzenie to, abyśmy przynieśli dla niego różę, którą dał swojej ukochanej Iris kilkanaście lat temu. Kiedy przybywamy do dawnej posiadłości Olgierda, w środku dzieją się dziwne rzeczy. Myślę, że potwora wychodzącego z obrazu i gadającego kota i psa można właśnie tak nazwać. Na pewnym etapie tej misji, kiedy zwiedzamy dom, możemy podejść do pewnego obrazu i Geralt powie takie słowa. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. I te słowa to cytat z książki Anna Karenina, tom pierwszy, autorstwa Lewa Tolstoja. Dziwne imię i nazwisko swoją drogą. Książka ta opowiada o skomplikowanych relacjach międzyludzkich, namiętności i problemach społecznych w XIX-wiecznej Rosji. A przynajmniej tak mi napisał ChatGPT, więc jak to nieprawda, to wiecie kogo winić. Zaraz przy karczmie gęsia Pipa, a konkretnie na tamtejszej tablicy ogłoszeń, możemy znaleźć też ogłoszenie, a właściwie kartkę o nazwie Wierszyk. Absztyfikanci grubej Berty, i machakamskie rudokopy, i brugeńscy rzemieślnicy, i nowigrademszkę, bycze chłopy, tretogorskie bubki, żygolaki, z szajką wytwornych pint na kupę, rębacze tasaka, franty, zabijaki, całujcie mnie wszyscy w dupę. Elfi doktorowie, co w Oxenfurcie i Dol Angra szerzycie kulturalną Francę, którzy chlipiecie nad itlinne Evenien, mądrale, oczytani, a jednak głupie całujcie mnie wszyscy w dupę. Item cholerne ludzkie szowinisty, wypierdki redańskie, osobno jak i w grupie karne pentaki i szturmowce, całujcie mnie wszyscy w dupę. Jest to generalnie nawiązanie do wiersza Juliana Tuwima o nazwie Całujcie mnie wszyscy w dupę. Cały ten wiersz wyświetla wam się teraz na ekranie, jeżeli chcielibyście sobie przeczytać. Myślę, że odwrotnością, w sumie może nie odwrotnością, ale zupełnie inny vibe niż ten wiersz, ma ta piosenka. Do niej możemy znaleźć również nawiązanie w Wiedźminie 3, bo właśnie tekst tej piosenki, trochę zmieniony, cytowany jest czasem przez przechodniów w Wiedźminie 3. W życiu piękne są korzonkile. Ale generalnie przechodnie czasem cytują różne teksty, które są nawiązaniami do różnych rzeczy. I kolejne takie nawiązanie znajdziemy w Oxenfurcie, a przynajmniej ja się na tego gościa natknąłem właśnie w Oxenfurcie. I śpiewa on takie coś. Tam, tam, taram, tam, tam, taram, tam, 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 tam. No i pewnie większość osób zna tę piosenkę, albo słyszała już tę ciekawostkę, ale i tak powiem, że jest to nawiązanie do piosenki Andrzeja Żarneckiego, Róża i Bez, która głównie znana jest z serii filmów, jak Rozpętałem II wojnę światową. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. A wiecie w ogóle, że jest taka gra jak Rozpętałem II wojnę światową? No pewnie nie, bo ja też nie wiedziałem. Ale ostatnio się przypadkiem na nią tutaj natknąłem. Gra została wydana w 2003 roku i przypomina trochę Fallouta 1. Tylko pewnie jest dużo nudniejsza. Aczkolwiek nie grałem, więc w sumie nie wiem po co się wypowiadam. W karczmie we wsi Zalipie usłyszeć też będziemy mogli oto taką piosenkę. Wielką rękę chylajcie w drugą wina zwan i nade mną zaśpiewajcie, umarł pijak, ale pan. I są to generalnie słowa z piosenki Stanisława Grzesiuka o tytule Komu dzwonią. W prawą rękę kielich dajcie, w lewą rękę wina dzban, a nad grobem zaśpiewajcie, umarł pijak, ale pan tarara, a nad grobem zaśpiewajcie, umarł pijak, ale pan.
A podczas misji Hulaj Dusza z dodatku Serca z Kamienia na weselu usłyszeć będziemy mogli dziewczynkę śpiewającą taką piosenkę. Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum. Jest to generalnie piosenka Była sobie żabka mała, którą chyba każdy zna. Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum, która mamy nie słuchała, rere kum kum ben. W Wiedźminie usłyszeć też możemy taką piosenkę. Chyba każdy w grze słyszał tą nutę chociaż raz. I jest to generalnie Foggy Dew, czyli irlandzka pieśń patriotyczna, która opisuje powstanie wielkanocne z 1916 roku i która to w oryginale brzmi tak. A na końcu naszych śpiewnych ciekawostek wrócimy sobie do szkarłatnego kardynała, bo tam jeden z robotników śpiewa. Stary niedźwiedź mocno śpi. I jest to oczywiście piosenka Stary niedźwiedź mocno śpi. I jeżeli chodzi o fragment muzyczny w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle. Czas przejść do konkretnych ciekawostek z Wiedźmina 3. A jedną z nich napisał na Discordzie widz o niku Dziubecki, który to napisał. Siema, może wiecie, może nie, ale przechadzając się po Nowigradzie, można natknąć się na plakat mówiący o sklepie jubilerskim Percival Schuttenbach i jest to nawiązanie do rzeczywistego zespołu Percival Schuttenbach, który robił muzykę do Wieśka 3 i do serialu Wiedźminopodobnego od Netflixa. I to, co napisał widz, jest faktycznie prawdą i jedną z fajniejszych ciekawostek, których nigdy do tej pory nie słyszałem. W Nowigradzie rzeczywiście możemy natknąć się na sklep jubilerski Percivala Schuttenbacha i Feldmarszałka Dudy. Niestety już zamknięty z powodu narastających w Nowigradzie napięć na tle rasowym. Co może być rzeczywiście prawdą, ponieważ na ścianie ich dawnego sklepu znaleźć na czerwono możemy napis Scumbag, czyli po polsku dranie lub szumowiny, który ewidentnie nie został też napisany przez właściciela sklepu. A właścicielem tego sklepu jest generalnie Percival Schuttenbach, czyli gnom i przyjaciel Zoltana z książek, z którym to podróżował. Po II wojnie Nilfgaardu z północą Schuttenbach przeniósł się do Nowigradu, gdzie właśnie założył swój sklep jubilerski, a jako swojego mistrza promocji zatrudnił papugę, Feldmarszałka Dudę, którego to kupił od Zoltana i nauczył go krzyczeć diamenty, diamenty. I na jego cześć również został nazwany zespół, w sumie nie wiem czy na jego cześć. Ale na pewno od tego gnoma wzięła się nazwa zespołu Percival Schuttenbach. Zespół ten właśnie tworzył muzykę do Wiedźmina 3 oraz do serialu Wiedźmina od Netflixa. I przyznać im muszę, że chociaż generalnie tej muzyki słucha się ciężko, tak żeby ją po prostu słuchać, to jako soundtrack robi naprawdę świetną robotę. I w sumie muzyka z netflixowego serialu to tak naprawdę jedyna rzecz, która mi się w tym serialu podobała. Nie zawsze, ale akurat w scenach walki niektóre nutki naprawdę wpadały w ucho. A jeżeli jesteśmy już w Nowigradzie i mówimy o Zoltanie, w Nowigradzie możemy też wykonać zadanie dla Zoltana o nazwie Niebezpieczna Gra. W tym queście za zadanie mamy dla Zoltana zdobyć karty do Gwinta, a jedna z tych kart to karta Isengrima. Żeby zdobyć te karty musimy udać się do Zeda, kiedy jednak przybywamy na miejsce okazuje się, że Zed zszedł. Kiedy później wracamy do Zoltana z kartą, przeprowadzamy z nim rozmowę o tym, co się wydarzyło, która brzmi generalnie tak. W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł?
Zed zszedł. No i generalnie Zed zszedł to nawiązanie do filmu Pulp Fiction, w którym to usłyszeć możemy dokładnie takie samo wypowiadane zdanie. Czyj to motor? Mówiłem, to Harley. Czyj Harley? Zeda. Kto to jest Zed? Zed zszedł, kochanie. Zed zszedł. Pozostańmy jeszcze chwilę w Nowigradzie, bo kiedy przybywamy też na rynek w Nowigradzie po raz pierwszy, praktycznie momentalnie odpala nam się tam kascenka z Kalebem, głoszącym różne rzeczy, w której to podpala czarodziejkę i Dopplera. I naprawdę bardzo łatwo jest tą kascenkę odpalić, a przynajmniej ja zawsze tę kascenkę odpalałem. Praktycznie momentalnie, kiedy przybyłem na rynek. Ale jeżeli tego nie zrobimy, nie odpalimy tej sceny, a staniemy troszeczkę dalej, będziemy mogli usłyszeć też ciekawą wypowiedź Kaleba, którą mam wrażenie, że naprawdę sporo graczy mogło po prostu nie słyszeć. Dlatego wam ją teraz puszczę. Nasz wspaniały Nowigrad! Perła wśród miast! Ostoja wiecznego ognia! Ale oto ciemność podnosi swój plugawy łeb. Podstępny Doppler podszywa się pod dowódcę straży. Zgraja szarlatanów, wieszczków i wiedźm czyha na waszą czystość i na wasz dobrobyt. Czas z tym skończyć! Czas wyzbyć się zła! Czy wyrzekacie się zła? Wyrzekamy się zła! Czy wyrzekacie się zła? Wyrzekamy się! Niechaj więc święty płomień wiecznego ognia dopełni dzieła oczyszczenia. Jak walczyć z plugastwem, które potrafi przybierać różne postaci? Nikt nie może być pewny brata swego i ojca swego, ani swojej połowicy. Spójrzcie po waszych sąsiadach. Każdy z nich może być Dopplerem. Czy godzimy się na to? Czy pozwolimy potworom i szarlatanom opanować nasze miasto? Nie! Niechaj więc święty płomień wiecznego ognia dopełni dzieła oczyszczenia. Tak samo w Nowigradzie mamy kilka dialogów NPC, które usłyszeć możemy tylko i wyłącznie przed aktywowaniem właśnie tej kascenki. I myślę, że mogliście ich również nie słyszeć, także wam je po prostu teraz puszczę. Pierwszy dialog. Słyszałeś, że dzisiaj na rynku palą potwora i jakąś wiedźmę? No niech se palą, nie moja sprawa. Jedziemy! A Hemelfart nawoływał, żeby mieszkańcy stawili się na egzekucji. Nie obchodzi mnie Hemelfart. To ćpun i pijak. Mów ciszej, bo jak cię ktoś usłyszy, to jeszcze ustawią trzeci stos. I to ma być wolne miasto? Teraz to się dopiero zaczną rządy terroru. No! Jakby do cyrku złapać i ludziom pokazywać. Kapitał można zbić! Oraz drugi dialog. Żony chodzą od rana. Wiesz na egzekucję? Będą palić potwora, co przybrał w swoją postać. Nie tylko potwora, spalą też czarownicę. Ściągnęło do Nowigradu. Wierzysz syna? Czarodziejki, co sama nie zdaniem, wiem. Kurwy, 5 lat. Zawstydzą. Ale ja tam biorę moją małą. Niech zobaczy, wie co jej czasy. Czas po raz kolejny znowu zmienić klimat. Znowu na słoneczny i zdecydowanie inny niż zatłoczone miasto. Czas po raz kolejny udać się do Tucson i chciałbym pogadać troszeczkę z wami o misji Równowaga w przyrodzie, bo ma ona naprawdę w sobie sporo ciekawostek, o których po prostu mogliście nie wiedzieć. Misja Równowaga w przyrodzie zaczyna nam się zaraz po tym, jak na tablicy głównej w Buckler podniesiemy zlecenie dla Wiedźmina. W owym ogłoszeniu możemy przeczytać, że Gildia Bednarzy poszukuje chętnego do eskortowania karawany kupieckiej przez teren zagrożony białym terrorem w lasach na północ od winnicy Koronata. I kiedy przybędziemy później do tej faktorii kupieckiej, aktywuje nam się misja Równowaga w przyrodzie. Kiedy przebadamy tamtą faktorię kupiecką, okaże się, że została ona zaatakowana przez jakiegoś stwora i przybędzie wtedy do nas jakiś tajemniczy jegomość. I oznajmi nam, że to jego tereny, na których to hoduje sobie bazyliszka, ostatniego z tego gatunku. A kupcy, mimo tego, że dobrze wiedzieli, że nie powinni wybierać tej trasy, i tak ją wybrali. Zaczniemy wtedy tropić, gdzie się ten bazyliszek znajduje, bo Bories nie będzie chciał nam przekazać tej informacji. Podążając śladami bestii, natrafimy na rębaczy z Zinfrid, którzy to wysłani zostali na tereny hrabiego Bories di Salvares przez gildię w celu ubicia gadziny. Na tym etapie zaproponują nam oni współpracę w ubiciu bestii,
za owocną sumę pieniędzy. Do rozmowy jednak wtrąci się hrabia, który postanowi zapłacić nam, abyśmy tego potwora nie zabijali. A my staniemy przed decyzją, czy tego bazyliczka ubić, czy jednak nie. I oczywiście, w zależności od tego, co wybierzemy, losy misji potoczą się zupełnie inaczej. Ale to nie jest w tej misji najciekawsze. Najciekawsze jest to, jakie konsekwencje będzie nasza decyzja miała na właściwie całą grę. I te konsekwencje i ciekawostki chciałbym wam po prostu teraz pokazać, bo nie są one tak oczywiste. Jeżeli wraz z rębaczami zabijemy potwora, to ci powiedzą takie słowa. Szepniemy dobre słowo o tobie, komu trzeba, żeby cię sklepikarze nie ukrzywdzili w transakcjach. Dzięki, bywajcie. Z kolei hrabia powie nam coś takiego. Zobaczysz, zielarze i alchemicy cię znienawidzą. Ja znam wielu z nich i opowiem im wszystkim, jakie z ciebie bezduszne monstrum. Nie dbasz o równowagę w naturze. Będziesz im płacić jak za zboże. I faktycznie po zakończeniu tej misji będziemy mogli znaleźć plakaty rozwieszone po całym Tucson odnośnie naszej osoby. Plakaty, które rozwiesił hrabia, mają treść taką. Siostry i bracia, wiadomym niech będzie, iż wiedźmin Geralt z Rivii nie ma poszanowania dla praw natury. Doprowadził do wytępienia gatunku Regulus Platinum. Niech zatem zostanie ukarany za swój czyn. Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia wezwani są do bezterminowego podnoszenia cen dla tego klienta. W naturze solidarni. Z kolei w kamieniołomie Arda Jos będziemy mogli znaleźć plakat gildii kupców, którego treść brzmi tak. Do wszystkich zrzeszonych w kupieckich gildiach Tucson. Wiedźmin Geralt z Rivii dopomógł zarządowi gildii bednarzy, skutecznie usuwając szkodliwy element z kupieckiego traktu. Zasługuje zatem na wszelkie zniżki, rabaty i upusty. Niech odczuje, że z gildiami warto żyć w zgodzie. A jeżeli po kilku dniach wrócimy do tej całej faktorii, zauważyć będziemy mogli, że została ona odbudowana, no i jak widzicie, powstała tam całkiem pokaźna osada. I nawet znajdziemy w tej osadzie kowala. No proszę, wystarczy załatwić bazyliszka i handel kwitnie. Dużo masz klientów na tym odludziu? Poprawdzie niewielu. Ale i konkurencji żadnej. Rozumiem. Czyli korzystasz z przywilejów monopolisty. Można tak to ująć. Przy odrobinie złej woli. A samego hrabiego Bories di Salvares będziemy mogli znaleźć siedzącego przy jakimś kamieniu, niedaleko właśnie tej faktorii. I jak podejdziemy tam, okaże się, że nie siedzi on przy kamieniu, a przy grobie Jocasty. Tu leży Jocasta. Szlachetne i piękne stworzenie. Padła ofiarą nieczułości i braku poszanowania dla praw natury. Na grobie znajdziemy też odciśniętą łapę właśnie Jocasty, kilka jej piór, a koło samego hrabiego butelkę, która zgaduje, że nie zawierała w sobie wody. Z kolei w jego posiadłości, czyli w winnicy Coronata, znaleźć będziemy mogli list pracownika winnicy, od którego dowiemy się, co dalej dzieje się z hrabią. Kochana mamo, dzięki za kapotę, którą mi przysłałaś, bardzo się przydaje. Jestem zdrowy i sił mam dużo, nie martw się. We dworze teraz martwienie mamy, bo zachorzał nam pan hrabia na boleść duszną. Wiedźmin jakiś uprzykrzony wziął i utłukł mu w lesie pupilka. Ten pupilek to, uważasz, nie piesek był, ani nie sarenka nawet, tylko bazyliszek. To i nie dziwne, że go wiedźmin w końcu położył ponoć pospołu z jakimiś rębaczami. Płacze pan hrabia i snuje się smętny i w majątku wszyscy jakby trochę w żałobie. Bo niby powiesz, kto to widział po potworze rozpaczać, ale jednak na smutek ludzki chatko patrzeć. Choćby i niezrozumiały był powód. Mam nadzieję, że się chłop szybko otrząśnie, bo nie ma komu gospodarki doglądać. Ściskam cię mocno i pamiętaj, gdyby ci źle było we dworskiej kuchni pracować, to przyjeżdżaj do mnie. Ja już u pana di Salvares mam wyproszoną posadę dla ciebie. I to nie byle jaką, bo na pokojach. To dobry człowiek jest i uczciwy, chociaż hrabia i dziwak. Mam nadzieję, że się otrząśnie z tej boleści i że jak przyjdzie co do czego, to słowa dotrzyma. Całuję cię mocno, twój Edek. Jak widać, losy hrabiego w tym zakończeniu nie potoczyły się najlepiej. Z kolei, jeżeli postanowimy Jocasty nie zabijać, hrabia podziękuje nam 50 nowigradzkimi koronami i powie, że wspomni o naszych wyczynach innym. Niedługo wygłaszam odczyt w Boklerskim Towarzystwie Przyrodniczym. Wspomnę w nim o tobie, Wiedźminie. Hrabia obieca również, że dopilnuje, aby nigdy więcej na jego teren się nie przedostał. Dzięki, że oszczędziłeś Jocastę. Obiecuję,
Zadbam o to, żeby nikogo więcej nie zjadła. Tym razem postaraj się lepiej, tak żeby już nikt nie mógł się dostać na ten teren. I faktycznie, jeżeli po jakimś czasie wrócimy na jego teren, zauważyć będziemy mogli, że w istocie dotrzymał on słowa i po dwóch stronach drogi, przez którą do tej pory przyjeżdżali kupcy, powstały barykady z dwoma strażnikami, by podróż karawanom uniemożliwić. Samą Jocastę również będziemy mogli znaleźć latającą po terenach hrabiego, a sam hrabia przyglądać się jej będzie zza krzaka. Umaszczenie grzbietowe zmieniło odcień. Jocasta jest mocno pobudzona. Wygląda, jakby szykowała się do sezonu godowego. Znaleźć będziemy mogli też plakaty porozwieszane przez hrabiego. Siostry i bracia, wiadomym niech będzie, iż wiedźmin Geralt z Rivii, pomimo wykonywanego zawodu, ma poszanowanie dla praw natury. Rozumie, jak ważne dla równowagi w przyrodzie jest zachowanie gatunków. Zatem nie pozostańmy mu dłużni i niech każdy członek naszego stowarzyszenia w miarę możliwości obniża mu ceny. W naturze solidarni! A plakat w kamieniołomie, rozwieszony przez gildię, będzie teraz brzmieć nieco inaczej. Do wszystkich zrzeszonych w kupieckich gildiach Tusen. Wiedźmin Geralt z Rivii poważnie naraził się zarządowi gildii bednarzy. Jako element wywrotowy nie zasługuje na żadne zniżki, rabaty i upusty. Namawiamy do bojkotu. Ale wiadomo, pieniądz jest pieniądz. Więc jeżeli już musicie go obsługiwać, niech przynajmniej odczuje, że z gildiami nie warto zadzierać. Niech płacze i płaci. A w samej winnicy hrabiego znaleźć będziemy mogli nieco więcej informacji, co się teraz dzieje z samym hrabią. Kochana mamo, dzięki za kapotę, którą mi przysłałaś, bardzo się przydaje. Jestem zdrowy i sił mam dużo, nie martw się. W dodatku mam doskonałe wieści. Zarobię więcej pieniędzy. Z tego, co ci wyślę przed świętego Barnabą, spokojnie starczy i na naprawę dachu, i na zaległe komorne. Załapałem się na dodatkową fuchę. Stawiamy ogrodzenie wzdłuż sporej połaci lasu. Pan Di Salvares chce nim odgrodzić swojego pupilka, żeby go chronić przez rębaczami jakowymiś i przed wiedźminami. Ten jego pupilek to bazyliszek jest czy inna bestia okrutna, ale nic się nie martw. Jestem bezpieczny. Bo pan hrabia codziennie rano zawozi jemu krowę albo świnie, albo przynajmniej owce, żeby się potwór nażarł i spał. Wszyscy we dworze się dziwują na takie marnotrawstwo, no ale kto bogatemu zabroni? Ściskam cię mocno i pamiętaj, gdyby ci źle było we dworze, to przyjeżdżaj do mnie. Ja już u pana Di Salvares mam wyproszoną posadę dla ciebie. I to nie byle jaką, bo na pokojach. To dobry człowiek jest i uczciwy, chociaż hrabia. Całuję cię mocno, twój Edek. To bardzo ciekawe, ile takich małych, niezauważalnych szczegółów znajdziemy właśnie w tej misji, z pozoru naprawdę krótkiej misji i z pozoru naprawdę mało rozbudowanej. Zaraz po misji bezimienny, Yennefer prosi nas o to, abyśmy spotkali się z nią w Larvik, bo ma dla nas ważną rzecz do zrobienia i potrzebowałaby naszej pomocy. Potrzebuje naszej pomocy, ponieważ chce złapać z nami Gina i anulować ostatnie życzenie Geralta. Misja jest fajna i pewnie większość osób ją zrobiło, ale jeżeli nie zrobimy tej misji i od razu postanowimy wybrać się z Umą do Kaer Morhen, ostatecznie trafimy do Wyzimy, gdzie złożyć wraz z Yen będziemy musieli raport cesarzowi. Jeżeli tak jak mówię, zamiast pomóc jej w Larvik, nie przyjedziemy do niej podczas rozmowy z nią w Wyzimie, będziemy mieli dodatkową opcję dialogową. Yen, to co się stało? Raskeligę. Daj spokój, Geralt, nie ma o czym mówić. Yen. Nie ciągnij tego tematu, proszę. Misję Ostatnie Życzenie, czyli zadanie, w którym to łapiemy Gina, wykonujemy na Skellige, podobnie jak misję Królewski Gambit. I mimo tego, że mam w tej grze jakieś 1200 godzin i to tylko na jednym koncie, to nigdy nie słyszałem o tym, że możemy to zrobić właśnie w tej misji. Misja Królewski Gambit to zadanie poboczne, w którym Geralt pomaga generalnie odnaleźć sprawcę rzezi w Kaer Trolde. No i kiedy przybywamy do tego całego zamku, spotykamy tam Hjalmara oraz Ceres, którzy się kłócą. Po chwili zagaduje do nas Hjalmar i proponuje, abyśmy zmierzyli się na pięści z Witkarlami. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Witkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. A my za zadanie mamy udać się do Kracha po nagrodę. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie zawsze to robiłem wtedy.
To znaczy udawałem się do Kracha po nagrodę, a potem kiedy tą nagrodę już dostałem, na biesiadzie dochodziło do ataku niedźwiedzi i po prostu wszystko tam się psuło. Natomiast jeżeli zamiast udać się do Kracha, popatrzymy chwilę na to, co robi Hjalmar, ten faktycznie zacznie się bić z Witkarlami, a na naszej minimapie po jakimś czasie tej walki pojawi się tam wykrzyknik i będziemy mogli przerwać Hjalmarowi walkę, o czym nie miałem zielonego pojęcia. No nie będę ukrywać, że pierwszy raz w życiu widzę tę scenę, którą wam teraz pokażę. Ostatnio na tę scenę natknąłem się zupełnym przypadkiem i nie będę ukrywać, że strasznie się zdziwiłem. Kurde, no pierwszy raz coś takiego widzę. Hjalmar, możesz... Sejuchy. Weź zobacz, czy mam wszystkie zęby. Większość. Nieźle cię urządzili. Co się śmiejesz? Tobie też by naklepali. Śmiem wątpić. Ta? To co powiesz na zakład? Jak położysz któregoś z Wildkarli, dostaniesz mój miecz. A jeśli skończysz jak ja, żegnasz się ze swoim. Ale co ciekawe, to jeszcze nie koniec naszej interakcji tutaj, bo po pierwsze będziemy się mogli zapytać Hjalmara, kim są ci cali Witkarlowie. Witkarlowie? Kto to? A, takie dzikusy, co mieszkają w górach. Znaczy pasterze. Tak, tylko że bez owiec. Żyją walką, jedzą tylko to, co upolują. No i biją się jak nikt. A po drugie będziemy mogli się z nimi pobić. Stoi. Możesz mi już zapakować ten miecz. Nie dziel skóry na niedźwiedziu, wilku. Podobno chcecie się mierzyć na pięści. Mierzyć? Nie. Nam nikt nie dorówna. Chcemy bić, bo aż nasze ręce będą czerwone od krwi. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. W zależności od tego, czy wygramy tę walkę, czy też nie, będziemy musieli oddać swój miecz Hjalmarowi, albo dostaniemy jego miecz w zamian. Jeżeli walkę przegramy, wydarzy się to. Niby wiedźmi nabijesz się jak panna. Zejdź mi z oczu, przybłędo! No, bez miecza taki twardy nie jesteś. Tym bardziej szkoda, żeś go właśnie przegrał. Masz. Niech ci służy. Ha! Nie mogę się doczekać, aż będę mógł sprawdzić wiedźmińskie ostrze w boju. A jeżeli postanowimy zamiast oddać mu miecz, zapłacić jego równowartość w złocie, dialog będzie wyglądać tak. Zamiast dawać ci miecz, zapłacę jego równowartość. Wiesz, to jednak moje narzędzie pracy. To się trzeba było nie zakładać. Ale niech będzie. Ze względu na stare czasy. Płać i jest twój. Natomiast jeżeli uda nam się tą walkę z Wilkardem wygrać, rozmowa z nim oraz samym Hjalmarem będzie wyglądać tak. Dobrze bijesz! Mocno! Ale walka! Tak go pomordzielałeś, że aż dziw, że mu mózg uszami nie wypłynął. No, zakład przegrałem. Ale dałeś takie widowisko, że nawet nie żałuję. Masz! Niech ci służy! Ale to jeszcze nie koniec, bo właściwie walkę będziemy mogli stoczyć z każdym jednym Wildkardem. Co to w ogóle za ciężka nazwa? Fajne jest to, że za każdym razem jak wygramy z nimi walkę, ich twarz później wygląda jak gruszka, którą zdecydowanie pościskałeś zbyt mocno. I jest to też ostatnia rzecz, jaką przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Ale zanim go skończymy, czas na ogłoszenia parafial. Słuchajcie, nie tylko pod tym odcinkiem, ale już praktycznie od półtora roku dostaję od was wiadomości w komentarzach, czy to na Discordzie, czy to nawet na TikToku, o tym, że czujecie się dziwnie, że kamerka ustawiona jest w ten sposób. To znaczy pod takim kątem. A szczególnie z jakiegoś powodu was to wkurzało w poprzednim odcinku. I na samym końcu chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak jest. Po pierwsze, nie mam gdzie ustawić kamerki. Po drugie, dużą część swojego życia nagrywałem gameplaye, no i dużo lepiej ogląda się te gameplaye, jeżeli właśnie są ustawione w ten sposób. Po trzecie, centralnie za mną znajduje się okno, więc w momencie, kiedy świeci tam słońce, praktycznie nic byście mnie nie widzieli. A po czwarte, mam giga dziury w ścianach za sobą, bo akurat ta ściana...
służy mi do ćwiczeń i często spoconymi łapami dotykam te ściany i tam jest strasznie dużo plam. Mogę wam zresztą chyba pokazać. No, średnio w sumie to widać. Ale coś tam widać, o. Coś tam widać, że jest zaplamiona. Więc po prostu wolę, jeżeli kamerka jest ustawiona w ten sposób, jak teraz, ale czytam wasze komentarze i okej, postaram się ustawić tę kamerkę w następnych odcinkach jakoś tak bardziej naprzód. Nie wiem, co wy macie z tym, żeby kamerka tak była ustawiona w ten sposób. To strasznie dziwne. Zawsze piszecie, patrzcie w kamerkę, jak do nas mówisz, patrzcie w kamerkę. O co chodzi? A ty widzu, jeżeli jeszcze tego nie robisz, możesz zostawić subskrypcję na kanale, bo jest już nas 30 tysięcy i jest to całkiem spora liczba. A ponadto największy fanowski wiedźmiński cyberpunkowy Discord Wielka Redania macie na dole w opisie. Jeżeli jeszcze cię tam nie ma, bratku, to jest tak zwany błąd. No a co, a my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.